Wczoraj odcinka z GiełdaMex, która oferuje możliwość handlu bez KYC. Witam serdecznie, drodzy widzowie, na kanale Kryptoanonim w kolejnych nowych kryptowiadomościach, czyli wiadomościach ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Tak jak w poniedziałki, środy i piątki będziemy przyglądać się najnowszym wiadomościom oraz analizować podstawowe dane i spekulować, w którą stronę rynek może iść. Bez przedłużania zaczynamy. Jeszcze tylko na początku, jeżeli Ci się podoba content regularnych wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii, to nie zapomnij subskrybować kanału oraz dać łapkę w górę. Jeżeli Ci się nie podoba, to napisz, co mógłbym poprawić. Dodatkowo wszystkie narzędzia znajdziesz na krypto-anonim.pl, które zostały wykorzystane w tym odcinku oraz przydatne lektury do przeczytania. Przypominam, że wszystko, co mówię, to jest moje prywatne zdanie, a nie porady inwestycyjne. Po profesjonalne rady zgłoś się do odpowiednich osób. $43,950 i jest praktycznie na zero w ostatnich 24 godzinach. Ethereum 2360 i podobnie jest na zero, ponieważ nagrywam to wieczorem w niedzielę, w poniedziałek najprawdopodobniej cokolwiek się ruszy, cały rynek stoi, ma kapitalizację 1,692 miliardy dolarów. Zobaczmy, co najlepiej sobie radziło w ostatnich 24 godzinach i widzimy tutaj BitTorrent Chain aż 41% zrobił, Terra 15,5% i FTX token 15%. Same trupy z szafy wylatują, więc tutaj dziwna sytuacja, chociaż rynki mocno wysprzedane często charakteryzują się taką nielogiczną zagrywką. Kronos 6,5%, Immutable X 6% i PP 4,5% na minusie. To są ostatni przegrani 24 godzin. Może zerknijmy, co najbardziej pompowało w 7 dniach. Tutaj widzimy BitTorrent 183%, potem mamy Helium 70%, Ordinals 58%, ale potem mamy Avalanche i Cardano po 55%. Co tutaj jeszcze z takich krypto, które mnie interesują? Polka 31%. Na Polkę nie zdążyłem się jeszcze załapać, ale może jeszcze będzie okazja, bo do halvingu zostało troszeczkę, a rynek jeszcze lubiał sobie tak spaść po halvingu, więc miejmy nadzieję, że teraz też będzie można załapać się na jakieś jeszcze alty, chociaż ja i tak uważam, że alt sezon dopiero startuje i może być szybko zgaszony. Takie jest moje prywatne zdanie, że to jeszcze jest troszeczkę za daleko do tych cyklicznych mega dobrych wzrostów. Dobra, przechodźmy sobie na CryptoRank, żeby zobaczyć, co najbardziej się klika, i mamy tutaj Inspect, Gito Labs i Big Time, to są ostatnie 7 dni wyszukiwania, a najwięcej widzów Inspect, Fifre i Baby Dogecoin. Tutaj mamy ostatnich 7 dni wizyt najwięcej. Dobrze, na wykresie, jak sobie zerkniemy, to robi się nam dość mocny opór na poziomie $44,000. No i na chwilę go nie przebiliśmy. No wiadomo, tam jakieś skromne $500 zostało przebite, ale tylko na chwileczkę. Zobaczymy, w którą stronę rynek będzie szedł. Może być bardzo podobna sytuacja jak tutaj, że będzie się konsolidować, jak nie będzie chciał spadać, to znowu pójdzie do góry. No ciekawe. Pod ETF wszyscy na pewno grają. Czy w styczniu będziemy mieli zaliczenie? Czy może dopiero w marcu? A może w ogóle będą jakieś inne wymysły, aby rynek oszukać. No zobaczymy. Złotówka 4,02 i ona tutaj jest w korekcie po trendzie spadkowym. Miejmy nadzieję, że no tutaj teoretycznie powinna dobić, technicznie może tak, powinna dobić do okolic 4,13, 4,14, ale nigdy nie wiadomo. Dobra, moi drodzy, przejdźmy sobie już do kalendarza ekonomicznego, bo tutaj troszeczkę tych wydarzeń się będzie działo w następnym tygodniu. Wtorek, 12 grudnia, zaczniemy od bazowych wskaźników CPI za rok do roku, miesiąc do miesiąca w USA, środę będziemy mieli PKB w Wielkiej Brytanii, później wskaźniki PPI w Stanach Zjednoczonych, zapasy ropy naftowej, decyzje w stawce stóp procentowych, więc tutaj będzie się działo na posiedzeniu FOMC, więc jeżeli macie swoje pozycje, to lepiej o nie zadbajcie, aby nie zostały zlikwidowane. W czwartek decyzja w sprawie stóp procentowych w Szwajcarii, później będziemy mieli decyzję tą samą w Wielkiej Brytanii i podobną decyzję w strefie euro, więc sporo decyzji. Na koniec dnia będziemy mieli bazową sprzedaż detaliczną w Stanach Zjednoczonych i zdeklarowanych wstępnych bezrobotnych. Tydzień będziemy kończyć wskaźnikami CPI w Polsce rok do roku, miesiąc do miesiąca i wskaźnikami PPMI w Stanach Zjednoczonych. To tyle z wydarzeń, a my przechodzimy już do wiadomości.
Wiadomości zaczniemy od raportu Binance, który nam sugeruje, że silne wzrosty rynku kryptowalut są przed nami. Sporo tutaj kapitału napływa. Od początku roku krypto zrobiło sobie około 110% zysku, więc jest tutaj sporo. Jak na taki rok przedhalwingowy, można by było tak rzec. Dodatkowo ten raport pokazuje, że napływa sporo kapitału do stablecoinów, 5 najwyższych, no ale chyba Binance USD nie jest liczony w tych coinach, no jak wiemy doskonale jest tam hajs wyciągany, no i to wszystko pokazuje nam ładną rozgrywkę pod ETF i halving, więc teoretycznie cały rynek optymistycznie nastawiony, chociaż tyle optymizmu jest na tym rynku, że ja osobiście powoli się go obawiam. Dobrze, przechodzimy sobie do Lugano, wioska znana każdemu bitcoinowemu fanatykowi, ponieważ jest to wioska, która cały czas usiłuje wprowadzić tam płatności w bitcoinach. Po osobach, które odwiedzali tą wioskę i opowiadali, co tam się dzieje, nie było tak dobrze jeszcze z tymi płatnościami. Nie wszędzie można było je wręcz nawet w kilku miejscach tylko płacić, a teraz ma to się zmienić. Mają za pomocą współpracy z Bitcoin SUS wprowadzić możliwość płacenia wszędzie. Jest to nie pierwszy projekt tej firmy, bo już inne gminy także w Szwajcarii one zostały objęte tymi programami. Podobno będzie można płacić podatki normalnie w Bitcoinie. Jest to oczywiście część planu B Lugano, który w Szwajcarii ma się rozlać na resztę gmin. Więc bardzo to jest ciekawy projekt, bardzo ciekawy jestem, jak to się zakończy, no bo w ostatnich relacjach z tego roku ludzie jeszcze jak tam byli sprawdzać, gdzie można było zapłacić, no to nie było tak kolorowo, jak to opisują media. Dobrze, przechodzimy do YieldMax, który zgłasza wniosek do SEC-u o ETF, ale jaki? Oparty o akcję MicroStrategy. Jak sobie przeczytamy, jest to dziwne troszeczkę zachowanie i fascynujące. Jak sobie tutaj przeczytamy, firma ta, oczywiście MicroStrategy, to każdy zna, posiada na chwilę obecną 174 530 bitcoinów, jest na plusie dość sporym, miliard chyba 600 milionów, albo nawet już teraz więcej, bo taki plus to chyba miała przy okolicach 40 tysięcy. W każdym razie firma widzi tutaj potencjał i chce założyć. Ta firma YieldMax ma wykorzystywać strategię kupowania opcji call i sprzedaży opcji put, aby generować przychody, które następnie będą kierować do inwestorów. Podobno ta firma nie będzie posiadać fizycznych akcji MicroStrategy. Ciekawy mechanizm, ja jeszcze do końca, znaczy rozumiem, jak zarabiać mają na tych opcjach, ale jak ten ETF do końca, po co go kupować? Nie wiem, nie lepiej by było kupić samą MicroStrategy, bo jeżeli firma umie zarabiać na opcjach call i put, bo powiedzmy, że będą na tym robić, to niech sobie zarabiają i nikim się tym nie dzielą, nie? Więc dla mnie taka sytuacja jest troszeczkę nie do końca zrozumiała, ale nie przyjrzałem się też bliżej tematowi, więc na chwilę obecną nic więcej nie będę mówił. Portfel kryptowalut od założyciela Twittera. Tutaj mamy portfel, który wprowadza firma Block, wcześniej znana jako Square, zaprezentowała portfel pod tytułem BitKey, to jest nowy portfel sprzętowy, nie do końca nawet sprzętowy portfel, do Bitcoina. On się składa tak jakby z pakietu rzeczy, które trzeba do użytku, ale nie jak w Ledgerze, że tam zarządza sobie portfelem sprzętowym przez aplikację, tylko tutaj aplikacja jest tak jakby częścią portfela razem z urządzeniem sprzętowym i jeszcze zestawem narzędzi do odzyskiwania frazy, gdyby się zgubił. Na samym urządzeniu ma być fraza, ale nie działa to tak dokładnie jak na Ledgerze czy Trezorze, że oni przechowują twoje klucze i podpisują, tylko tutaj podobno ma być to na aplikacji, a tym tylko będziesz tam będzie przechowywany tylko seed. Nie wiem, nie jest to dla mnie zrozumiałe. Ja osobiście nie lubię takich wymysłów, z dala się trzymam od takich rzeczy, lubię rzeczy sprawdzone, które są tam, gdzie będziecie trzymać swoje bitcoiny, tak naprawdę takie macie je bezpieczne. No oczywiście jeszcze tam, gdzie będziecie trzymać seed. Te dwie rzeczy. Jeżeli wybierzecie zły portfel, no to może się tak stać, że wszystko stracicie. Dlatego tutaj bardzo
ważny jest wybór portfela. Ja osobiście, to nie jest materiał sponsorowany przez żadnego Ledgera ani Trezora, ale osobiście bym wybierał tylko w tych dwóch firmach. Jeżdżę, a inne dla mnie są zbyt krótko na rynku, mogą być dziury w różnych ich rejonach i jeszcze o nich nie wiedzieć i dla mnie to jest zbyt niebezpieczne. Chociaż sam Trezor też został zhakowany, więc zostaje nam Ledger, a z drugiej strony Ledger bardzo mocno śledzi swoich klientów. I jeszcze wpadł na pomysł przywrócenia frazy, możesz sobie wykupić jeszcze płatną usługę, podzielą twojego seeda i wyślą na trzy różne miejsca do chmury. No niesamowite po prostu, żeby zgodzić się na takie coś, to trzeba być debilem albo firmą ubezpieczoną. No to może to jest akurat skierowane w stronę firm, bo nie wiem, kto by chciał swojego seeda udostępniać z portfela sprzętowego w internecie. W ogóle tutaj jest bardzo duży konflikt interesu z tym połączeniem Ledgera i możliwością przechowywania seeda w chmurze, ponieważ po to kupujesz Ledgera, żeby on się nie dostał do komputera, a oni ci mówią, że ty możesz go przechować w chmurze, a poza tym jeszcze mówili wcześniej, że go nie można wydostać z urządzenia tak łatwo, a teraz nagle można. Więc dlatego, no, jak na chwilę obecną, to chyba nie ma takiej firmy stuprocentowej. Poza tym chyba nigdy nie będzie, bo nigdy nikomu nie można zaufać na 100%. Dobra, dosyć tego gadania, przechodzimy do Unii Europejskiej, która chce regulować nam AI. Jest tu małe porozumienie. Unia narzuca, że osoby, które rozmawiają, człowiek, jeżeli rozmawia z taką maszyną, to ona musi go poinformować o tym. To nie jest to takie złe, chociaż myślę, że w przyszłości będzie ciężko nam rozpoznać, kto jest człowiekiem, a kto jest maszyną. No i tutaj jeszcze kilka innych rzeczy narzucają. Kto jest zainteresowany, może sobie odszukać te artykuły i przeczytać. To, że będą regulacje na takie rzeczy, to jest oczywiste. Jednak Unia może skutecznie wygonić od siebie inwestorów AI i firmy, które będą chciały to rozwijać, bo często wpadają na głupie pomysły i na głupie regulacje, które tak naprawdę zabijają lokalne biznesy, a nie im pomagają. Ale oczywiście to wszystko dla dobra nas. Tether idzie na współpracę z władzami USA. I to jest bardzo ciekawy artykuł, ponieważ ostatnio was informowałem, że uważam, że jeszcze oprócz przed ETF-em powinny być zrobione jakiekolwiek porządki z Tetherem. No i teraz czytamy informację, że będzie zamrażać środki wskazanych podmiotów, chociaż Tether i tak to często robił, ale to też pokazuje, czy to czasem nie jest początek tych czystek dotyczących Tethera, bo już Departament Skarbu tutaj myślał o wsadzeniu sobie tam kilku gości, jeszcze im chyba to nie wyszło, kongresmeni też krzyczeli, żeby Tethera uregulować jeszcze bardziej, no w sumie to nic nie jest prawie uregulowany. I żebyśmy do końca wiedzieli, ile oni naprawdę mają tych środków. Oni publikują, co prawda, te dane teraz regularnie dość, jednak nie mamy tego do końca zweryfikowanymi. Dobra, zobaczymy, bo jeżeli ETF wejdzie i Tether będzie działał w takiej formie, jak działa, to możliwe, że Tether już zostanie z nami na dłużej, bo cały czas ta cykająca bomba Tethera jest powtarzana, tak jak razem z MT Goxem i z różnymi innymi rzeczami, że ten fat uważam już jest tak posiany, że naprawdę jest mało prawdopodobne, że to się w końcu wydarzy. Za długo po prostu słyszę w kółko o tym, że z Tetherem coś się stanie. Może być tak jak z Binance, że po prostu będą wsadzane osoby, które będą pilnować tego, może się CEO zmieni maksymalnie i tyle. Nie zabija się kurs noszących złote jajka. Tether jest taką firmą, tak samo Binance jest taką firmą i takie firmy się lepiej przejmuje niż niszczy. Ale oczywiście to wszystko zależy, która strona ma jakimi funduszami i jakimi wtykami operuje. Przechodzimy do CEO JP Morgan, który zawsze był nastawiony negatywnie do Bitcoina, chociaż on różne rzeczy gadał, bo jak to banksterzy mają zazwyczaj. Teraz apeluje do rządu o zlikwidowanie Bitcoina. Sam mówi, że gdyby miał moc sprawczą, to by zniszczył Bitcoina, bo sam uważa, że jest wykorzystywany tylko do przestępców. No ale przecież jego banki nie są wykorzystywane do przestępstw. Nikt nie używa dolarów, żeby płacić za nielegalne środki lub nielegalne usługi. No przecież takie rzeczy się nie dzieją w jego świecie, tylko w świecie Bitcoina. Niestety ma zwolennika panią Warren, która też popiera takie podejście do sprawy, jednak całe środowisko krypto odpowiednio skomentowało tą sytuację. Przechodzimy teraz do nowych procesorów od AMD do sztucznej inteligencji, które są niby lepsze od NVIDII H100,
Tutaj mamy te procesory opatrzone symbolem MI300X. No i tutaj widzimy ścieranie się. Kiedyś Nvidia bezapelacyjnie prowadziła pod tym względem, tak samo jak było z Intelem względem procesorów. Teraz AMD naprawdę bardzo mocno wygryza rynek, ale to nam tylko pokazuje, że te trendy, które nam się teraz zaczęły, bardzo mocno będą grzały firmy technologiczne od właśnie kart graficznych, od oprogramowania i innych rzeczy. Bo zobaczcie, kopanie krypto, wszyscy wykupywali karty graficzne. Teraz są, co prawda to są specjalne układy robione głównie pod takie zadania, to teraz kolejny będzie trend AI, który będzie mógł wpływać na takie rzeczy. Niedługo będziemy mieli farming, które będziemy robić po to, żeby, nie wiem, metavers był generowany. Jest to bardzo ciekawe, dokąd nam dojdzie. Dobra, bo się za dużo rozgaduję, lecimy sobie dalej. Lecimy do Salwadoru, który oferuje ci możliwość kupienia obywatelstwa. Za ile? Za skromne $1,000,000, które musisz zapłacić w Bitcoinie lub w Tetherze. Ta druga część mi się nie podoba, że lub w Tetherze, że takie coś jest, ale okej, tak sobie wymyślili, tak mają. Więc jeżeli masz tylko wolny $1,000,000 w Bitcoinie, to jak najbardziej możesz sobie kupić obywatelstwo. Ciekawe, jak się obywatelstwo załatwia tam w inny sposób, oprócz małżeństwem i kupnem. To państwo może wydać $500 miliardów. Wchodzą coraz większe pogłoski, już ostatnio o tym was informowałem, że Katar chce sobie wsadzić $500 miliardów do Bitcoina. I no tutaj jest napisane, że to jest połowa kapitalizacji rynku Bitcoina, ale moi drodzy, kapitalizacja rynku nie ma za bardzo dużo wspólnego z $500 miliardami wsadzonych w Bitcoina. Gdyby to się stało, to nie wzrosłaby wcale kapitalizacja o 500 miliardów, tylko by to naprawdę mogło wywołać coś, czego nawet nie umiem opisać słowami. Zobaczcie, co się działo z ceną, jak Musk wrzucał 2 miliardy. Oczywiście oprócz jeszcze euforii, pompy, całego innych retaili, ale 500 miliardów, myślę, że to jest ogólnie nierealne, żeby ten kraj wrzucił taką kwotę w Bitcoina. Niby chcą przejąć, znaczy nie przejąć, tylko mieć udział w wypozycji na Bitcoinie, jeśli by on się wszedł do głównego nurtu. I tu jest w ogóle pies pogrzebany, bo ta druga część zdania, jeśli państwa zaczynają się obawiać, że Bitcoin może wejść do nurtu głównego i już myślą o inwestycji 500 miliardów, to nieważne, czy ta inwestycja będzie, czy nie będzie, to nam tylko pokazuje, że Bitcoin zaczyna być naprawdę poważnym graczem, a to on może nas się skończyć właśnie tak, że banki centralne będą nam skupywać Bitcoina razem ze złotem pod zabezpieczenie i to by było coś. Dobra, chociaż możliwe, że już skupują po cichu i jeszcze się wstydzą przyznać do tego. Przechodzimy do analizy. Bitcoin przetransferował w ostatnich 24 godzinach $2,3 miliarda, a hash rate sieci wynosi 478 egzaharzy. Jak na końcówkę niedzieli, bo w takim tu właśnie terminie to nagrywam, to jest naprawdę wzrost o około co najmniej 100% do porównywalnych dni, miesiąc, dwa miesiące temu. To pokazuje, że nawet w niedzielę ruch jest zwiększony. To też widzimy na opłatach transakcyjnych, które wynoszą tutaj w okolicach 70 satoshi za bajt, co nam daje około $4. Na Ethereum także mamy wypalone 905 Etherów, co też pokazuje, że był tutaj cały czas ruch na sieci, 35 GUEI opłata transakcyjna w tej chwili. Dodatkowo na giełdy wpływa nam 27 258 bitcoinów oraz 3664 etery, ale wypływa nam 50 milionów w stabilnych walutach. Ogólnie widać wszędzie, że realizacja zysków się rozpoczęła. Widać to na wykresie, gdzie idzie już troszeczkę nam bokiem. Wzrosty się zatrzymały. Tak samo widzimy wyciągane dolary, a wpływające bitcoiny. Na wolumen na futuresach, też jak na niedzielę, 92 miliardy jest bardzo duży. Dodatkowo warto zerknąć sobie na 200-tygodniową średnią kroczącą, która jest na poziomie 29 200. To nam też pokazuje, że korekta, jak dla mnie, która by się mogła teraz odbyć, ja bym szukał wejść w rejonie 29 tysięcy. Krypto, chciwość i strach wynosi 74 i jest to chciwość. Na innym indykatorze widzimy 78 i to też jest chciwość ekstremalna. Ja jestem bardziej skłonny do tego pierwszego na chwilę obecną. No i altcoin sezon nam rośnie na 51. No i to widać bardzo mocno. Odreagowały dużo altów, zaczęło rosnąć. Jeszcze jak nagrywałem 3 dni temu albo 2 odcinki do tyłu, to
było widać, że altcoin season był gdzieś w tym momencie i tam, znaczy bitcoin season był tak naprawdę, a teraz jesteśmy w połowie do rozpoczęcia, więc możliwe, że ten alt season się wejdzie na dobre i przypompują alty, chociaż już wiele osób ma zadowalające zyski na altcoinach. Dodatkowo możemy sobie zobaczyć, że mamy CBB indeks, który wynosi 62, dla przypomnienia jest to średnia z tych indykatorów, które widzicie tutaj zaznaczone, no i jest to już wysoko, naprawdę wysoko. Pokazuje nam tu też paraboliczne wzrosty, które mogłyby się zakończyć korektą. Podobna bardzo sytuacja miała w roku 2019, kiedy to Bitcoin urósł do 14 tysięcy dolarów, a potem się skorekcił gdzieś do 7. I myślę, że nie jeden inwestor sobie teraz czeka na to, żeby on się skorekcił podobnie do 50% na minus, to 22 tysiące dolarów. NUP też jest już na pomarańczowej strefie, więc idealny moment na to, żeby korekta jakaś przyszła. Ale czy przyjdzie? Na razie Bitcoin wydaje się naprawdę bardzo mocny. Dodatkowo zobaczmy sobie, co się odblokowuje. Cyber 8,5% total supply, nie, tak, circulation supply, ApeCoin 4,23% i Aptos 8,9%. To tyle. No i na koniec poziomy, które mamy teraz tak. Przy 44 tysiącach mamy na sprzedaż 1500 bitcoinów, przy 45 tysiącach za bitcoina mamy prawie 7000 bitcoinów na sprzedaż, więc tutaj się robi nam ściana. Później mamy od 4,6 do 4,8 po 1500, więc może na 48 dość szybko wylądujemy, jakbyśmy przebili te 44-45. W każdym razie na zakup też jest spora ściana na 43, bo mamy tu aż 9000 bitcoinów, na 42 3000 200 i na 41 1300. Na okrągłej sumie mamy 3400 bitcoinów przy cenie 40 tysięcy. Więc no sporo na zakup czeka przy 43 tysiącach, więc jutro jak się otworzą rynki, to nie wiadomo, czy czasem nas nie wywali jeszcze do góry. Nie wiem, moi drodzy. Dajcie znać, co wy robicie. Ja oczywiście lewara nie używam. Mówiłem, że zrealizowałem w ostatnim odcinku 2,5% zysków z bitcoina i jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Alty tak naprawdę, które teraz się ruszyły, uzupełniły już te bitcoiny, które wydałem. Po prostu urosły względem bitcoina tyle mniej więcej właśnie, ile wydałem. Co też mnie bardzo dobrze cieszy. Dobrze, moi drodzy, życzę tobie miłego, całego tygodnia, znośnego, jak największych wzrostów na wszystkich krypto, które masz w portfelu i chłodnej głowy do realizacji zysków, bo euforia często i strach bardzo potrafi przytkać oczy i nie widzieć to, co się dzieje dookoła, a to często powoduje, że kończymy ze stratami. Trzymajcie się, hej! Sponsorem odcinka była giełda MEX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd.